Witam was serdecznie z tej strony, Anny z Oberszlizyn. Dziś pokazał wam jak robię jagnięcina. Tu już chcę uciec jagnięci z tym fed łotkrą od tego. Będę potrzebował do tego tymianek, rozmaryn, sosnek, przyprawa do gyrosa, jogurt i wino czerwone. Zapraszam na filmik. Sam już chcę pokrył w takie drobne plastry ten udziec. Będę go podawał ze grzankami. Także najpierw sobie nasypię cała przyprawy z gyrosa. Teraz ciepła soski. Tymianek. I teraz zalewam to winem. Wina taka i dołek ze setka 150 kaś. I teraz dowum rozmaryn. Rozmaryn mam w kawałkach. No chcę go przekrął na pół. Bez niego jest zgnieta. No, żeby puścił te soki. Dobra. Ok. I teraz to wszystko razem wymieszą. Będę to podawał potem ze grzankami. Tak za marynowany udziec jagnięci. Przykrywam folią spożywczą i odstawiam na 24 do lodówki. Na drugi dzień tu już mięso mi się przemarynowało. Tak wygląda. To będę za niedługo robił. Teraz wezmę sobie z tych zrzynek z tego fetu wszystkiego. Zrobię sobie bulionu, marchew, pietruszka, seler, łyżeczka wegety dum. Będę to ino ważył tak z godzina, bo nie robię z tego jakiegoś rosołu. Żeby to ważyć 3 godziny. Tak roz uważa. I no, będę potrzebował ten bulion do podlewania tego mięsa. Tak. Ja sobie to zaleję tą wodą sam. Usypalnik zająca. I ostawiam to z godzina, niech mi się to przeważnie fajny bulion, jak mi się zrobi, to będę miał do podlewania. Tu już mi się rondelło zgrzywo, także lejaka jest łyżka oleju. Nic więcej. Dobra, niech mi się on fest rozgrzeje. Się już rozgrzał. Także wciepuję teraz mięso. I je fest pod pieką. Tak z 15 minut, że mi się podpiekło. I potem daję zalewał bulionem dopiero. Sam se zrobię bagietka, grzanki. Tu będę miał zioła prowansalskie, do tego masło,
Także proszę jakaś na takie nie za srogie, centymetr grube kawałki lingi. Zmywarka mi sam łazi, ale to chyba nie zawodzą. Dobra, teraz przesmarowuję sobie masłem. Kożdżę jedna. Teraz posypię to tymi ziołami. Dwa, drugi, sedaj, szepryk. Wodę mi wydaje do piekarnika na 180-200 stopni, żeby mi fajnie zbrunociły. I co reszta robię? Tak samo ze wszystkim. Tam tutaj z pyzmą, także sobie posypia. O, jest coś zapomniał. Listemu satyzę chcę ściepnąć. Przekrowocio se ta linga tak i tak. Takie kawałki. I sobie ją układać. Tak robię ze wszystkimi. Dobra. Okay. Została. I tak wciepujecie do piekarnika, zmie się fajnie z brunosem. Grzanki już mam fertyś. Elegancko mi się podpiekły, zabrunociły. A osocze i wino już mi wyparowało. Także se to terojno przepieka. Trochę. Mi się to przepiece. Fajnie wonią wszystko. Dosypia do tego trochę tej przyprawy kebab gyros. Aha. W opisie będziecie mieć napisane cego welak dobą. Potem obejrza wela mi zostało tego gyrosa. Welać go dół. Mi się to tak trochę przepiece i potem będę dodawał ten bulion wleja z kelniaka, który może. I dodam potem cebula i cosnek. I ja z nim to potem jeszcze wyparuję ten bulion. Przepieka jeszcze trochę. Te kłonki są z tego powyciągą po tym i reszta będę dalej pokazywał. Ok, już mi się to przesmażyło fajnie. Także wlewam mi no kelnia bulionu. I teraz będę wciepywał ta cebula. Cebula się przekrął na pół, jest na pół. Także takie. Zdrobnią mi by na to wciepywał. I zaraz jeszcze by na przygotowywał jogurt do tego. Teraz już tego długo nie by da trzymał, no kaj 10 minut.
15 maksymalnie, żeby mi się ta cebula ino podpiekła. Tak. To sobie przemieszu. Tak, fajnie bulion mi się wyparowywuje, także doleja sobie jeszcze jedna. Ok. I teraz robię dadową sosnek. Z 5 ząbków sosku do tego jest setero. I teraz to wszystko jest przemieszą. I niech mi ten bulion wyparuje. Będę zaraz podawał, bo barana trzeba ino na gorko podawać, byście go na zimno nie jedli. Ino na gorko, pamiętać. Bo potem odsujecie to na podniebieniu, jak go skosztujecie na zimno. Tak. Sam już mi się elegancko przepiekło tym. Także teraz będę sobie układał grzanki na talerzu najpierw. Tak. Tak sobie poukładać. Teraz by dadował te mięso, jak sobie nosy przemieszu. Ok. Zakrywajcie sobie te całe grzanki tym mięsem. Te grzanki bym nasiąknął tym załzumi. Dobra. Teraz to wyłącza. To już można ściągnąć. I się to odstawia. Okay. Teraz wydadował na to jogurt. Jogurt mam 10% fetu. Muszę się uwijać, żeby to jeść na gorko. Ok. Teraz dodawą chili na to. Chili ze solą to jest. Dobra. Teraz se to trochę udekoruję. Papryki se dum. Pomidory. Przesypia pietruszką trochę. Posiekaną świeżo pietruszka. Życzę wam smacznego. Zapraszam na nowe filmiki Hanysa. Dzięki za łapki, za suby. Trzymajcie się. Cześć.